piąteczek po południu, brawo. Widzisz? Znowu. Słuchajcie, jesteśmy cały czas w Czarnogórze. Mieliśmy od 4 dni już zwiedzać Albanię, ale nadal siedzimy na plaży, na wielkiej plaży w Czarnogórze. Jest piasek, jest piaszczysta plaża, ogromna plaża. Jest już poza sezonem, jak widać bar za mną jest zabity deskami i nie ma tu kompletnie nikogo poza nami. Jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Woda w morzu jest idealna do kąpania, no i można się opalać. Więc ja korzystam z relaksu, ja spaceruję po plaży, a Kasia, moi drodzy, kończy książkę. Za kilka godzin albo kilkanaście godzin postawi ostatnią kropkę w jej pierwszej książce z naszej podróży i później zaczniemy działać z sprawą wydawnictwa i tak dalej. Więc już możecie się szykować, że za parę miesięcy się pojawi książka na waszych półkach. A tymczasem pokażę wam jeszcze tą plażę. Toalety też są i woda, i prysznic, więc jak ktoś ma solar na dachu, to nie potrzebuje kompletnie niczego. Sklep spożywczy jest kawałek stąd. Przerwa na lunch. Kasia przestała chwileczkę pracować, pisać. Ja przestałem nic nie robić. W sensie, robiłem obiad, więc zaraz go zjemy. Słuchajcie, jak byliśmy w Polsce, to zamontowaliśmy nową baterię do naszego kampera. Taką, która ma włącznik i wyłącznik do pompy, tak żeby nie trzeba było dodatkowego przycisku wciskać, tylko po prostu jak się odkręca kran, to wtedy leci woda. I wszystko było pięknie, ładnie, dopóki nie przyszła ta bateria. Jak przyszła ta bateria, to okazało się, że ona nie jest chromowana, tylko ona jest z plastiku. I jeden z kawałków tego włącznika, tej gałki, odpadł kilka dni, miesięcy po montażu. No ale Łukasz poradził sobie, ja połączyłem się z moim zmarłym dziadkiem, który zawsze potrafił wszystko naprawić i tak sobie pomyślałem, co by mój dziadek zrobił. No i popatrzyłem na śrubokręt, który był tutaj niedaleko, podgrzałem go i go po prostu wtopiłem do środka i dzięki temu teraz fantastycznie działa kran. Jeszcze jedna ciekawa porada. Kasia kupiła całkiem niedawno takie haczyki magnesowe i okazało się, że one są idealne do suszenia ręczników na kamperze. Zobaczcie, one są przyczepiane, one mają z tej strony magnes. Wystarczy je przyłożyć po prostu do metalu, no i zaczepić, co tam się chce. Do kupienia w Ikei. Kończą się nasze wakacje w Czarnogórze. Dzisiaj jedziemy do Albanii. Plan jest... Zdrówko, to jest kawa. Zaraz jedziemy. Mocno. Jedziemy do Albanii, jedziemy do Tirany. Będziemy zwiedzać jutro free walking tour po Tiranie, czyli stolicy Albanii. A w niedzielę jedziemy na wybory
zagłosować za głosem naszego serca w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tiranie. Będziemy głosować. Tak, a potem jedziemy zwiedzać, jedziemy na samo południe. Także zostańcie z nami, jedziemy zobaczycie, do Sarandy jak też wygląda Albania. No, no, podobno jeżdżą tam ludzie na krowach i na osłach, więc... Nie, na krowach to nie, to ja wymyśliłem. Na osłach podobno ludzie nadal jeżdżą, więc jestem tego bardzo ciekaw. Opuszczamy naszą cudowną, wspaniałą, plażową miejscóweczkę, ale zanim to nastąpi, jedziemy jeszcze uzupełnić wodę, bo tutaj na plaży do prysznicy wciąż jest podłączona woda, także poczęstujemy się. Jest woda. A, w łazience też jest. W obu tych miejscach jest, także jedziemy się jeszcze właśnie napełnić. Za kilka minut przekroczymy granicę z Albanią i zatrzymaliśmy się po drodze w piekarni, żeby zjeść prawdopodobnie ostatniego burka, nie psa, tylko naszego kochanego burka. Dzisiaj jemy burki z serem i z jogurtem, czyli typowo, klasycznie po bałkańsku. Proszę. No, także smacznego Kasiu, smacznego Łukaszu. Ostatni burek kocham, uwielbiam. Kto był na Bałkanach, to wie, co to jest burek. Kto jeszcze nie był, to musi przyjechać, zobaczyć, spróbować. W każdej piekarni można kupić burek z mięsem, z serem albo z ziemniakami. Klasyczny to jest z mięsem albo z serem, te ziemniaczane są takie i szpinakowe, to są nowość. Ale pyszno. Jechaliśmy do Albanii! Jaj! To jest nasz który, Łukasz, kraj? Straciliśmy rachubę. Czwarty albo piąty? 24 strzelam. W każdym razie była tylko jedna granica tym razem. Dziwne. Jeszcze może będzie, ale bardzo szybko przejechaliśmy. Czekamy na drugą. I nic nas nie pytali. Nic nas nie sprawdzali, nie kazali otwierać bagażnika. To dziwne. Tylko czekamy na jeszcze jedno. Tylko wzięli paszporty i oddali paszporty. Kiwnęli ręką. No. Browarki na weekendzik. Wjeżdżamy do miasta. Piąteczek po południu, brawo. No, widzisz, znowu to jest kolejna stolica, w której wjeżdżamy w piątek po południu. My mamy jakąś taką tendencję do wjazdu piątka po południu do stolic, do dużych miast. To, co się dzieje na ulicy, można określić tylko jednym słowem: chaos. O Jezu, a ten dziecko gdzie tutaj? Ja nie wiem. Gdzie to dziecko tutaj idzie? A tu jest przejście dla pieszych. No to nieźle. What the fuck? A ten policja tam tańczy. Teraz spaceruje. No, czekamy. Prosto. O ja.
jest dżungla! Dostoi, nie wierzę w to. Ten na chodnik wjechał, nie wierzę, po prostu ktoś na chodnik wjechał. To tak samo. Bo ten tu stanął, aha, zepsuło się. Brawo! Przeżyliśmy.